Onetronowiem. Janusz Szwertner, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dziś porozmawiamy sobie o kulturze jedzenia lunchu w Polsce i o tym, jak ważna jest taka lunchowa przerwa w pracy dla Polaków. A porozmawiamy sobie z naszym dzisiejszym gościem, pani Sylwia Bilska, dyrektor generalna firmy Edenred Polska. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry. Witamy panią bardzo serdecznie w Onetronowiem. I zacznę od takiego pytania, czy taka kultura jedzenia lunchu w pracy podczas dnia pracy w ogóle w Polsce istnieje? Jeszcze nie, ale się rozwija i mamy nadzieję, że będzie się rozwijać dla dobra wspólnego i dla dobrego odżywiania nas wszystkich. Ale to niesamowite, że ona nie istnieje. Wydaje się czymś bardzo, bardzo atrakcyjnym. Mówimy wprost, mówimy o kulturze jedzenia lunchu, czyli o takim momencie w ciągu tego dnia, w którym wychodzimy sprzed komputera, opuszczamy swoje miejsce pracy na moment, ale po to, żeby zadbać o coś bardzo ważnego, żeby zadbać o posiłek. Najważniejszego, bo tak naprawdę lunch i ta przerwa lunchowa spełnia dwie funkcje. Po pierwsze odżywia, a już wiemy i każdy dietetyk mówi, krzyczy i napomina, żebyśmy regularnie jedli posiłki. Więc pięć posiłków dziennie. Pięć posiłków, a tak naprawdę w Polsce jemy rano śniadanie, jeżeli w ogóle, i dojadamy bardzo dużo wieczorem. Więc po pierwsze jest to właściwe odżywianie, czyli zapewnienie też produktywności nam samym, a po drugie spełnia funkcję integrowania się z ludźmi, kreowania nowych pomysłów i bycia razem, co daje nam energię, co daje nam kreatywność. Wy jako Edenred, co robiliście badania na ten temat i z tych badań dowiedzieliśmy się bardzo wiele właściwie o tym, co powiedziała pani na początku, czyli o braku tej kultury, tej formy spędzania czasu. Z czego to wynika? Co pokazały te badania? Po pierwsze, badania robiliśmy w tamtym roku, we wrześniu, w październiku, i dały nam bardzo szerokie spektrum na temat postaw i motywacji nas, Polaków, odnośnie właśnie lunchowania i jedzenia w pracy i posiłków w pracy. I jest to też trochę powiązane, całe nasze motywacje i postawy są powiązane z tym, jak historycznie podchodziliśmy do tej sprawy. Po pierwsze, w kodeksie pracy mamy zapisane jedynie 15 minut przerwy na lunch, na posiłek. Jeszcze raz powiem, 15 minut. To jest bardzo niezdrowo i powiedziała pani o dietetykach, to oni by się złapali tutaj za głowę. Niestety tak. No, praktyka trochę wypracowała trochę więcej działań w tym zakresie. Niemniej jednak nadal Polacy jedzą najczęściej albo nic, albo kanapkę przed komputerem w biegu, nie skupiając się na jednym z najważniejszych posiłków w ciągu dnia. Dodatkowo to, co dowiedzieliśmy się podczas badań, to, że bez względu na status, czy to jest pracownik biurowy, umysłowy, czy to jest pracownik fizyczny, wszyscy jemy. Mamy żołądki, mamy takie same żołądki i co więcej, te posiłki w ciągu dnia w pracy wydajemy tyle samo bez względu na status. Czyli jest to dla nas ważne i nie oszczędzamy na tym. Wydajemy pieniądze właśnie na posiłki bez względu na to, ile zarabiamy. Te badania wykazały jeszcze jedną ciekawą, ale bardzo zaskakującą rzecz, czyli różne podejście do tej sprawy u kobiet i u mężczyzn. To prawda. To, co widzimy, bardzo dużą rozbieżność lęku i przyzwolenia na wychodzenie z pracy, wychodzenie na lunch i posiadanie przerwy na zjedzenie posiłków w ciągu dnia. Po pierwsze, mężczyźni bardziej traktują czas lunchu jako czas networkingu, budowania relacji, załatwiania spraw biznesowych. Natomiast kobiety mają ogromny lęk i wstydzą się wręcz, że jedzą albo robią sobie przerwę na posiłek, co jest ogromnie, ogromnie zaskakujące, a z drugiej strony bardzo negatywne dla postaw. W związku z tym bardzo duża tutaj rola pracodawcy, bardzo duża rola działów HR, tak żeby walczyć z tym lękiem i pokazywać nie tylko kobietom, ale też mężczyznom, że ta przerwa na lunch jest akceptowalna, jest wręcz zachęcanie do tego, żebyśmy mieli ten czas, kiedy spędzamy go na właściwym odżywianiu, a z drugiej strony na byciu razem z innymi pracownikami i budowaniu relacji. To ja tylko powiem naszym widzom a propos tych badań, że te wskaźniki dotyczące zwłaszcza kobiet są naprawdę bardzo wysokie i bardzo zaskakujące. Ten lęk przed tym, żeby wyrwać się na moment z tego biegu, rytmu pracy i skupić się na chwilę na sobie właściwie, tak jak pani mówi, czyli na tym jednym ważnym posiłku, najważniejszym w ciągu dnia, jest bardzo wysokie. Ale mówi pani o tym, co wydaje się kluczowe dzisiaj w tej rozmowie, czyli odpowiedzialności i roli pracodawcy. No bo pracodawca właśnie rolę może odegrać tutaj bardzo dużą.
Definitywnie. Jeszcze jakby wracając do tego, tak, te rozbieżności są, mówimy o 28% do 54%, więc to jest naprawdę bardzo duża różnica między tym lękiem kobiet i niepewnością mężczyzn. Wracając do pracodawcy, tak, pracodawca ma tutaj ogromną rolę. Po pierwsze, żeby pokazać, że jest to rzecz dla niego ważna, żeby pracownik dobrze się odżywiał, żeby miał przerwę na lunch. Po drugie, może to zrobić w różnego rodzaju przekazie i komunikacyjnym, ale czasami idzie to z przekazaniem pewnego rodzaju benefitu. Największym hitem ostatniego czasu jest karta lunchowa i ona jest też, przekazując pracownikowi taką kartę lunchową, pokazujemy, że akceptujemy to, że ma przerwę na lunch, że tak naprawdę inwestujemy w to, żeby dobrze się odżywiał i żeby spędzał z innymi czas dla budowania relacji i integracji. Także jest to jeden z takich sygnałów bezpośrednich. Tak, akceptuję to i chciałabym, żebyś właśnie na taką przerwę się udał. Jeśli myślimy sobie o benefitach pracowniczych, to no, takie najpopularniejsze, które przychodzą nam do głowy, to karta sportowa. Wszyscy znamy, ale też związana z benefit związany z opieką zdrowotną, ale o karcie lunchowej, niezależnie od tego, że staje się hitem i myślę, że gdzieś za granicą, to pewnie pani może o tym powiedzieć więcej, na Zachodzie jest pewną oczywistością, to u nas jest to fenomen jeszcze mało rozpoznany. W jaki sposób funkcjonuje, w jaki sposób działa taka karta? Co może zaoferować konkretnie pracodawcę? W jaki sposób się to odbywa? Karta lunchowa, tak jak pan powiedział, jest hitem nie tylko w Europie Zachodniej, Francja, Włochy, Belgia, gdzie około 35% do 40% wszystkich pracowników otrzymuje taki benefit. Natomiast jest ona też bardzo popularna u naszych najbliższych sąsiadów, czy to na przykład Czesi, Słowacy, ale też nawet Rumuni. I ten odsetek, ten procent pracowników, którzy otrzymują taki rodzaj dofinansowania w postaci karty lunchowej od swojego pracodawcy, jest też tak wysoki, około 30-20%. Więc jest niezwykle... Więc nie tylko w tych krajach, które kojarzą nam się generalnie z wychodzeniem na miasto, z wychodzeniem do restauracji, ale także w tych krajach, które leżą tuż przy nas. Tak, definitywnie. I to jest coś, co otrzymują tak naprawdę pracownicy. To jest benefit, który jest akceptowalny i preferowany przez wszystkich pracowników. Bo to jest potrzeba, która jest zaspokajana i on jest, zgodnie z naszymi badaniami, o których już rozmawialiśmy, jest on preferowany przez 92% badanych. Czyli 92% badanych powiedziało, że wysoko albo bardzo wysoko oceniłoby pracodawcę, który przekazałby tego rodzaju benefit. W przeciwieństwie do innych benefitów, które się kojarzą z pewnymi grupami, czy to zdrowotny, czy zwłaszcza sportowy, jest raczej targetowany do odpowiednich grup, które powiedziałabym w większej częstotliwości wykorzystują tego rodzaju benefit. Tak jak już mówiliśmy, żołądki mamy wszyscy, w związku z tym tego rodzaju benefit ma największe zastosowanie. Czyli ponad 90% z nas chciałoby uzyskać taką kartę, a ilu z nas taką kartę ma? No i tutaj no, to jest niestety w Polsce około... Ta dysproporcja, czyli jest ogromna, 3%. Ogromna, bo to jest 3-4% pracowników w Polsce ma taki benefit. Dużo tutaj jeszcze mamy do zrobienia, ale myślę, że i po stronie pracodawcy, ale też po stronie pracowników, bo jeżeli wiemy, że jest takiego rodzaju benefit, możemy zawsze się zgłosić do odpowiedniego działu z pytaniem, czy istnieje taka możliwość i tutaj wszystko w naszych rękach. Czyli bardzo wiele zależy nie tyle od pracodawców, chociaż też od nich w bardzo dużym stopniu, ale rozumiem od pracowników, którzy po prostu pójdą i zawalczą o swój benefit, o swoje prawo. Tak, pojawiły się inne benefity na naszym rynku. To właśnie pracownicy inicjowali różnego rodzaju decyzje po stronie pracodawcy. Musimy też pamiętać o tym, że obecnie w Polsce mamy rynek pracownika, bardzo niskie bezrobocie, które też jest dodatkowo wspierane, powiedziałabym, z dużą ilością wakatów i miejsc pracy, które nie są pokryte. W związku z tym jeden z takich benefitów, który ma szerokie zastosowanie, jest preferowany przez pracowników i jest rzadki, czyli może być wyróżnikiem na rynku pracy, może się okazać tym strzałem w dziesiątkę. To powoli zmierzając do końca, jako Edenred, macie takie poczucie, pani jako dyrektor generalna
tej firmy, że coraz większe grono pracodawców będzie się po taką kartę zgłaszać, że to jest jakiś moment takiej rewolucji? Już to widzimy, bo coraz więcej mamy tego typu rozmów i zapytań. Po drugie, też ogromnym pozytywnym krokiem do przodu była zmiana legislacyjna, czyli jakby tutaj Ministerstwo Pracy zauważyło taką potrzebę wspierania pracowników i od 1 marca zwiększyło kwotę wolną, zwolnioną z ZUS-u ze 190 do 300 zł miesięcznie na każdego pracownika. Czyli to też pokazuje, że nie tylko z punktu widzenia pracodawcy, pracowników, ale też jakby tutaj agenda rządowa też podąża w kierunku wspierania pracowników, wspierania ich odżywiania, zwłaszcza w dobie postpandemicznej, czy nadal bardzo popularnej pracy zdalnej czy hybrydowej. O której i na jak długo wychodzi pani dzisiaj na lunch? Mamy w naszej firmie taką zasadę, że między 13 a 14 nie organizujemy. Stalowe godziny? To są stalowe godziny, w których nie organizujemy spotkań i w tych godzinach zachęcamy wszystkich, aby wykorzystali to zgodnie z tym, jak sobie życzą. Dodatkowo oferujemy oczywiście naszym pracownikom karty lunchowe do wykorzystania, zwłaszcza w tych godzinach. A gdy pracownicy pracują zdalnie, jak to wtedy funkcjonuje? Bo jednak mówimy też o zupełnie nowych czasach od czasu wybuchu pandemii. Ta karta lunchowa daje możliwość zakupienia posiłków, czy to w restauracjach, czy to w barach, czy to w piekarniach, w sklepach, które posiadają gotowe posiłki, ale też przez internet. Czyli pracując zdalnie, można sobie zamówić catering do domu i wtedy też dokonać zakupu poprzez kartę lunchową. Więc nie ma żadnego problemu, ma ona zastosowanie nawet w zakresie pracy zdalnej. To na koniec możemy jeszcze powiedzieć takie rozwiązanie, o którym pani dyrektor powiedziała mi przed programem. Czasami dysponentami takich kart stają się na przykład kierownicy działów, którzy mogą zabierać całe swoje zespoły na lunch, tam się integrować. Gdybym miał taki zespół, bardzo chętnie uzyskałbym taką kartę. Mam takie poczucie, że pracownicy bardzo szybko by mnie pokochali. A to oczywiście się zawsze bardzo mocno opłaca wszystkim firmom. Pani dyrektor Sylwia Bilska, dyrektor generalna firmy Edenred Polska była z nami. Bardzo dziękuję pani dyrektor za tę rozmowę. Janusz Ferter, to wszystko na dziś w Onet Rano Wiem. Dziękuję serdecznie, że byliście państwo z nami i zapraszamy już jutro do nas.